Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Jadę, wracam z miasta. Byłam na zakupach. Nasze miasto jest opustoszałe, a o 8 godzinie ja już wracam teraz z zakupami. Bardzo często tak robię, że wybieram się wcześnie rano, żeby mieć to z głowy, żeby potem cały dzień móc chodzić w brudnych dresach, w kaloszach i się nie przebierać i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym chciałam dzisiaj mówić. Przede wszystkim chciałam Wam bardzo mocno podziękować, że wysyłacie do mnie na maila, który znajduje się pod każdym opisem filmu, albo na naszej stronie Dom pod Bocianem. Możliwości macie dużo, wysyłacie zdjęcia swoich ozdób. Niektórzy, tak jak Pan Tomek, wysłał jeszcze z moich prac, więc myślę sobie, że ten odcinek to będzie ten, który stworzę, ale oczywiście jeszcze czekam na wasze zdjęcia, bo uwielbiam oglądać wasze wnętrza. Uwielbiam dosłownie, więc poczekam jeszcze i w wolnej chwili to będzie taki kolejny filmik. To będzie tym razem taki miszmasz, bo jedna z was mi przysłała jeszcze porcelanę, więc myślę sobie, że po prostu ten film to będzie i z ozdób wielkanocnych, i z porcelany, i z moich prac, bo pan Tomek wysłał zdjęcia, jak już film powstał. To takie ogłoszenia parafialne. Chciałam się podzielić z wami dobrą nowiną. Znaczy, wiem już od dłuższego czasu i tak zastanawiałam się, mówić o tym, nie mówić na kanale, bo to właściwie dotyczy moich dzieci. No ale tak sobie pomyślałam, to jest taka radosna nowina, więc powiem wam, kochane dzieci. Oj, co siada, Grażynko. Grażynko, do brzegu. Więc, kochane dziewczyny, nie odpinam się, bo wiem, że się denerwujecie na polnej drodze, nawet jak... Tak, macie rację, może nawet sarna wyskoczyć i może coś się stać. Macie rację. Więc, kochane dziewczyny, kochani chłopacy, chciałam wam ogłosić, że mój syn latem będzie brał ślub. Tą wiadomością mnie osobiście bardzo zaskoczył, ponieważ rozmawialiśmy kiedyś tam. Znaczy, już mnie poznaliście na tyle, że ja moim dzieciom nic nie narzucam. Ja ich słucham i staram się akceptować każdą ich decyzję. Ja raczej jestem z tych, które słuchają i starają się być zawsze za plecami i dmuchać im w skrzydła. I mój syn coś tam wspominał, że huczne wesele za 2 lata. Okej, taką podjąłeś decyzję, to ja to akceptuję, mogę tylko wspierać i się cieszyć. Aż tutaj byłam wtedy w Gdańsku, pamiętacie, kiedy byłam w Gdańsku w szpitalu? I mój syn ogłasza mi tutaj, że nie, moja synowa nie jest w ciąży, absolutnie to ciąża nie jest powodem tego przyspieszenia, że oni zmienili zdanie, że nie będą zbierali pieniędzy na huczne wesele, tylko muszę tutaj zjechać, bo mam samochód, tylko doszli do wniosku, że zrobią przyjęcie dla najbliższej rodziny. A najbliższa rodzina z mojej strony, najbliższa rodzina to są Karola Chrześni. Moja siostra, mój brat
I to jest cała rodzina, bo moi rodzice już nie żyją, dziadkowie też nie żyją. Zazbierało się tych gości. Nie widziałam tej listy, bo tak jak powiedziałam, moje dzieci same sobie organizują to wesele. I wiem tylko, że będzie 30 osób. Znaczy dużo wiem, bo moja synowa, odsłaniam się, żeby mikrofon tutaj, bo moja synowa, znaczy jakby wtajemniczyła mnie, kiedy szukała sukienki. Także wysyłała mi zdjęcie, nawet w tych, czy dobrze, wyglądała dobrze, czy źle, wysyłała wszystkie. Więc oczywiście to była jej decyzja, ona się mnie pytała. Ja jej zawsze powtarzałam, że po prostu ona będzie wiedzieć, że ubierze tą sukienkę i powie ta, żadna inna, chociażby wszyscy opowiadali, że wygląda przecudnie w innej, przepraszam, to będzie ta jedyna, wspaniała, najcudowniejsza. I tak się stało. No i tak właśnie moje dziecko mnie zaskoczyło tym, że to już tego lata. I chciałam się wam zapytać, jak wyście przeżywały śluby waszych dzieci? Czy angażowaliście się, czy też się nie angażowaliście? Ja wam opowiem i opowiadam wam o mojej sytuacji, ale wasze oczywiście mogą być inne i, też, i słuszne, i też dobre, tylko po prostu inne. Mój syn sam finansowo sobie poradzi. Ja go nie wspomagam, nie organizuję mu ślubu, o tak chciałam powiedzieć. I jak rozmawialiśmy z moimi dziećmi, to powiedziałam im, że mają się nikim nie sugerować. Ani żadnymi babciami, ani żadnymi ciociami, ani żadnymi wujkami, ani mamami przede wszystkim, ani rodzicami. Oczywiście mogą ich słuchać, ale to jest ich decyzja, to jest ich dzień i mają tak sobie zorganizować, żeby to oni byli zadowoleni, a nie rodzice. Bo wiecie, bardzo często rodzice jakby tak chcą ingerować w swoje dzieci, chcą im narzucić swoją wolę. Takie mają niespełnione jakieś ambicje i no i moje dzieci organizują, moja sąsiadka Zenobia, moje dzieci organizują sobie same decydują, kto będzie, sami decydują, jaki ślub biorą. Słuchajcie, no moje dzieci są już dorosłe, moja synowa ma 24 lata, a mój syn ma 29, w przyszłym roku będzie miał 30. Wiecie, ile ja mam lat, więc możecie sobie możecie się domyśleć, że Karol był bardzo mocno wyczekiwanym dzieckiem. Jest takim moim oczkiem w głowie. Bardzo długo na niego czekałam, aż pojawił się. I teraz może mówię tak spokojnie, ale myślę sobie, że będzie to dla mnie moment bardzo mocno emocjonalny. Ja co prawda już jestem przyzwyczajona do tego faktu, że ta moja synowa jest. Ale no wiecie, założenie obrączki to do czegoś zobowiązuje. Cieszę się, że się zdecydował. No i tak jestem ciekawa, jakie wy jesteście, jakimi jesteście teściowami, teściowymi, przepraszam. Mi się wydaje, ale może mi się tylko wydawać, że staram się być dobrą teściową. Staram się. Nie zawsze mi to wychodzi. No, ale wiecie, my nie mieszkamy razem. Mój syn wpada do nas na święta, tak jak teraz, albo na jakiś weekend.
I wtedy, albo ja pojadę tam do Gdańska i wtedy, kiedy się widzimy, a widzimy się niecodziennie i nieco niedzielę, widzimy się rzadko, więc nasze spotkania są taką celebracją naszą, celebracją. Już wam mówiłam, że jak wyszłam ze szpitala, to mój syn zaprosił mnie do restauracji na pyszny taki obiadek, do takiej pięknej restauracji. Jak oni byli tutaj na święta, to pojechaliśmy do Lidzbarka. Więc my jakby nie marnotrawimy czas na jakieś takie niepotrzebne dyskusje, przekonywania albo jakieś takie żale i pretensje. My po prostu spędzamy ze sobą czas. Więc skoro się nie wtrącam i nie narzucam swojej synowej okruszkowi, jak ja to mówię, swojej woli, więc myślę sobie, że nie jestem jakąś taką teściową konfliktową, chociaż wiecie, tak jak powiedziałam, mi się może wydawać, a druga strona może zupełnie to inaczej odbierać. I musiałabym się zapytać mojej synowej, chociaż no, tak kochani, także latem czeka mnie dużo emocji, bo to dla mnie jest ogromne wydarzenie. I znaczy, i dużo rozmawiamy na temat tego ślubu, dużo wiem. No już widziałam tą suknię Klaudii przepiękną, którą wybrała sobie sama, bo właśnie w niej się dobrze poczuła. Wiem, jaki będzie miała bukiecik kwiatów. Będą kwiaty biało-niebieskie i między innymi, między tymi niebieskimi kwiatkami będą włożone białe kalie. Już wiem bardzo dużo, bo jak przyjeżdżają, czy jak rozmawiamy, to słucham. Słucham tego, co chcą, a czego nie chcą. Cały czas im powtarzam, i mojemu synowi, i Klaudii, że to jest ich dzień i to oni muszą po prostu zamknąć oczy i zastanowić się, jak by chcieli, żeby ten dzień wyglądał. Oni tego nie robią dla rodziców, oni to robią dla siebie. Wiem, że mojemu synowi bardzo zależało, no bo to już on, to jest taka jego pasja, żeby pojechać bardzo starym samochodem i wiem, że już taki bardzo stary samochód znaleźli i to jest właśnie to, że wtedy, jeżeli coś się chce i tak sobie człowiek to wymyśli, to wtedy nie patrzy też na koszta, że to jest drogo, że to się nie opłaca. Po prostu warto, bo tak sobie to wymyśliliśmy, znaczy oni tak sobie wymyślili, więc wtedy warto jest zapłacić każde pieniądze, żeby być zadowolonym, żeby czuć, że to jest ich dzień po prostu. O, cały czas im to powtarzam, że to jest ich dzień. No, długo trzymałam to w sobie i tak zastanawiałam się, ale czy wam o tym powiedzieć, czy nie, no bo przecież, no ale tak sobie pomyślałam, tak dużo uczestniczycie w moim życiu i to chociaż powiem wam o tym takim ważnym dla mnie wydarzeniu, no to jest dla mnie ważne wydarzenie. Wielokroć mówiłam, jestem z niego bardzo dumna, bo on sobie doskonale radzi, jest taki naprawdę, jest rozsądnym mężczyzną, który ma poukładane w głowie i on wie, czego chce, więc
No, dlatego jestem dumna z niego, że tak. A właśnie, bo na pewno pamiętacie, że wtedy byłam w szpitalu i czekałam na wyniki. Długo czekałam, no bo na te wyniki czeka się długo i okazało się, że jest wszystko w porządku. Więc to jest następna dobra wiadomość. Właśnie. Także kochani, bardzo Wam dziękuję, że wysyłaliście do mnie Wasze zdjęcia z Waszych domków. Słońce świeci, płomienie widać, pół widać, ale to nic. Wystarczy to, że Wam mówię o tym. Tak, jestem ciekawa, czy się popłaczę, czy uda mi się. Przecież ja mam łzy na końcu nosa. No tak, tak, kiedyś tych łez się wstydziłam, kiedyś te łzy mnie irytowały, a teraz po prostu ja wiem, że ja muszę się wypłakać. Jak ja się wypłaczę, to jest wszystko ok. Te łzy mi pomagają oczyścić siebie przede wszystkim. Więc, ale nie chciałabym tu jakoś tak mocno szlochać u moich dzieci na ślubie. Więc, no dobra, bo już tutaj Koko leci i Wojtek wychodzi wynieść zakupy. Ach, wczoraj pokonał mnie ogród, muszę Wam powiedzieć. Pokonał mnie ogród. Siedziałam troszeczkę w warsztaciku, żeby tak, bo ja już wiem, jak przesadzę, tak pisała Maszka w swoim komentarzu, że nie mogła w klawiaturę pisać. Jak przesadzę, to kończy się to dla mnie źle. Życie jest piękne, pamiętamy o tym i dzielę się z Wami tą dobrą nowiną. Trzymajcie się. Do następnego razu, kochani. Do następnego.